Temat tej lekcji to potęgowanie iloczynu i ilorazu, czyli potęgowanie mnożenia i potęgowanie dzielenia. Poznamy nowe własności działań na potęgach. Dwa kolejne wzory. Przyjrzyjmy się pierwszemu przykładowi. Mamy iloczyn dwóch liczb, 3 razy 4, i ten iloczyn jest podniesiony do potęgi drugiej. I w takim przypadku, kiedy iloczyn jest podniesiony do potęgi, my wykonujemy potęgowanie pierwszej liczby oraz tej drugiej. Obydwie liczby z tego iloczynu podnosimy do potęgi. Czyli gdybym to rozpisała, zapisałabym w ten sposób, że jest to 3 do potęgi drugiej razy 4 do potęgi drugiej. Obliczmy tę wartość. 3 do potęgi drugiej to 9. 4 do potęgi drugiej, 16. Czyli musimy pomnożyć 9 razy 16. Wynik to 144. I uwaga, gdybym ja chciała policzyć ten sam przykład na początku mnożąc, czyli wykonując w pierwszej kolejności mnożenie, podnosiłabym 12 do potęgi drugiej. 12 do potęgi drugiej też wynik to 144. Ale w zadaniach, w działaniach na potęgach często przydaje się właśnie, że my możemy sobie właśnie w ten sposób to rozpisać, że jest to potęga jednego czynnika i potęga drugiego czynnika. Idąc dalej, spójrzmy na ten drugi przykład. Mamy tutaj dzielenie i działa w dzieleniu działa ta sama zasada. To znaczy, że potęgujemy zarówno jedną liczbę, jak i drugą. Tutaj dzielenie oczywiście kreską ułamkową zastąpione. 2 do potęgi trzeciej dzielimy przez 5 do potęgi trzeciej. Zobaczcie, jest to zupełnie to samo, gdybyśmy po prostu ten ułamek 2 piąte pomnożyli 3 razy w ten sposób. No więc jeszcze możemy obliczyć wynik, że jest to 8 125. Tak więc z tego tematu należy zapamiętać dwa wzory. Potęga iloczynu jest równa iloczynowi potęg oraz potęga ilorazu jest równa ilorazowi potęg. Oczywiście ten wzór jest taki sam jak ten, tylko wiadomo, tu mamy dzielenie kreską ułamkową, a tu mamy znak dzielenia, ale to jest to samo. I zanim przejdziemy do zadań z podręcznika, jeszcze kilka przykładów. 2x do potęgi szóstej zapisujemy inaczej, czyli 2 do potęgi szóstej razy x do potęgi szóstej. Wiemy, że tutaj mamy znak mnożenia, którego nie zapisujemy. Dobrze, gdybym chciała obliczyć 2 do potęgi szóstej, warto to zapamiętać, mam nadzieję, że już pamiętacie, 64. Czyli mamy 64x do szóstej. Minus 5a do potęgi drugiej. Znowu podnosimy na początku minus piątkę do potęgi drugiej i jeszcze a do potęgi drugiej. Czyli otrzymujemy 25a kwadrat. Trzeci przykład, t czwartych do potęgi trzeciej. I znów t do potęgi trzeciej i czwórkę też do potęgi trzeciej. Z licznikiem oczywiście tu już nic nie damy rady zrobić, ale mianownik możemy rozwiązać. 4 do trzeciej 64. I czwarty przykład. Uwaga, tu mamy 3z kwadrat do potęgi drugiej i w mianowniku 2. Po kolei 3 do potęgi drugiej z kwadrat do potęgi drugiej. Tak, tutaj mamy do czynienia z iloczynem. I jeszcze mianownik, bo to oprócz iloczynu jeszcze mamy iloraz cały. Czyli 2 do potęgi drugiej. I rozwiązuję. 9 razy. I teraz co tu mam? Potęgowanie potęgi. Z kwadrat jeszcze do potęgi drugiej. Zostaje mi z do czwartej. Mianowniku 4. Czyli mogę sobie zapisać w tej postaci, że jest to 9 czwartych, przepraszam, z
do potęgi czwartej. No i jeszcze mogę coś z tym zrobić, dlatego że nie zostawiam w takiej postaci ułamka niewłaściwego, tylko wyjmuję całości. 2 i 1 czwarta z do potęgi czwartej. Idealnie rozwiązany przykład. Doprowadzony tutaj do najprostszej postaci. Jeżeli ktoś by zostawił taką formę, albo nawet taką, no głowy nie urwę. Ale pamiętajmy, że zawsze dążymy do tego, żeby wynik był w jak najprostszej postaci. I ostatni przykład, taki długi, dosyć skomplikowany. Podnosimy, zajmujemy się na początku licznikiem. Podnosimy do kwadratu każdą tutaj, każdy z tych elementów, czyli najpierw minus trójkę. Dalej mamy mnożenie i tutaj mamy a kwadrat. I ten a kwadrat podnosimy jeszcze do potęgi drugiej. I mnożymy razy b do potęgi drugiej. W mianowniku x kwadrat był, ale mamy go podnieść do potęgi drugiej. I jeszcze y do potęgi czwartej i do potęgi drugiej. No to zaczynamy. 9 minus 3 do potęgi drugiej to jest 9. A do kwadratu i jeszcze do potęgi drugiej, czyli a do czwartej nam powstaje. I b do drugiej. W mianowniku x do potęgi czwartej, potęgowanie potęgi, y do potęgi 4 razy 2, 8. I to jest nasz wynik. Pamiętajmy, żeby niczego nie pominąć. Przejdźmy teraz do zadania trzeciego ze strony 232 z podręcznika. Te przykłady są troszeczkę inne niż takie, które dotychczas rozwiązywałam. A dlaczego? Wcześniej tak jakby rozdzielaliśmy to mnożenie i dzielenie, a tu już mamy rozdzielone. To znaczy, że będziemy to robić w drugą stronę. Teraz możemy złączać tak jakby to mnożenie. Czyli zapisujemy w postaci jednej potęgi, bo mamy zapisane w postaci dwóch. Ok, skoro wiemy, że 1 druga do potęgi piątej razy 4 do potęgi piątej, mamy te same wykładniki, no to wiemy, że możemy zapisać to w ten sposób. Tak? I jeszcze działanie w nawiasie wykonamy. 1 druga razy 4 to 2 do potęgi piątej, a to jest 32. Podpunkt D. Będę szła nie po kolei. Podpunkt D. Znowu ten sam zabieg, tylko teraz mamy dzielenie. 3 piąte dzielę przez 1 piątą i wszystko jest do potęgi czwartej, dlatego że mamy ten sam wykładnik w przykładzie. Pamiętam, że dzielenie jest to mnożenie przez odwrotność. Można tutaj skrócić z piątki. 3 pierwsze, czyli 3 do potęgi czwartej. A 3 do potęgi czwartej to 81. Mam nadzieję, że już pamiętacie. I lecimy dalej. Podpunkt F. Tutaj już nie mamy nic trudnego, tylko tym razem musimy pamiętać, że dzielimy liczbę ujemną przez liczbę dodatnią. No dobrze. Zamieniam oczywiście dzielenie na mnożenie. Do potęgi trzeciej. Znowu skracam. 3 pierwsze. Znów mi wyszło, tylko liczba ujemna razy liczba dodatnia. Wynik to minus 3. I do potęgi trzeciej. No, nie muszę tutaj pisać nawiasie, dlatego że potęga nieparzysta to jest dokładnie tyle samo. Czyli wynik to minus 27. O, jeszcze się zmieszczę. I nasz ostatni przykład. Może spróbujemy od razu w pamięci. Minus 0,2 podzielić przez 1/10. Pamiętamy, że jeżeli dzielimy, to tak naprawdę mnożymy przez odwrotność. 1/10, jej odwrotność to 10. To znaczy, że 0,2 pomnożymy razy 10. Minus 0,2 razy 10. No to wynik jest minus 2.
I minus 2 do potęgi 9. To jest na pewno na minusie. I teraz uwaga, ile? Wynik to 512. Przejdźmy teraz do zadania 4. W podpunkcie A. Kwadrat ma bok długości A. Jakie jest pole kwadratu, którego bok jest 3 razy dłuższy? Czyli pole tego pierwszego kwadratu, który ma bok A, to my wiemy, że pole kwadratu to bok razy bok, czyli A kwadrat. W takim razie rozpatrzmy ten drugi przypadek. Pole kwadratu, którego bok jest 3 razy dłuższy. Czyli w tym pierwszym przypadku nasz bok miał długość A, a w drugim jest on 3 razy dłuższy. 3 razy dłuższy niż A, to znaczy, że bok ma długość 3A. Bok razy bok. Wzór taki sam, czyli 3A razy 3A. To nic innego jak 3A do kwadratu. Czyli wiemy, że musimy trójkę podnieść do kwadratu i A podnieść do kwadratu. Od razu wiem, że to jest 9A kwadrat. Takie ma pole kwadrat o boku długości 3A. Podpunkt B. Sześcian ma krawędź długości X. Jaka jest objętość sześcianu o krawędzi 2 razy dłuższej? I tutaj przypominam wzór na objętość sześcianu. Objętość sześcianu to krawędź podniesiona do potęgi trzeciej. Długość krawędzi podniesiona do potęgi trzeciej. Czyli pierwszy przypadek. Krawędź ma długość X. To znaczy, że objętość naszego sześcianu będzie wynosiła x do potęgi trzeciej. Drugi przypadek. Krawędź 2 razy dłuższa jest, czyli już nie jest x, tylko krawędź w tym przypadku jest 2x. I tą krawędź będziemy podnosić do potęgi trzeciej. 2 do potęgi trzeciej 8, x do potęgi trzeciej. Czyli to jest ta nasza odpowiedź. To są nasze odpowiedzi do zadania. Następne zadanie to zadanie 5 ze strony 232. Mamy obliczyć, ile razy pole większego kwadratu jest większe od pola mniejszego kwadratu. Ja tutaj oznaczyłam sobie P1 i P2 i umówmy się, że P1 to zawsze będzie to pole większego kwadratu. Dobrze, w podpunkcie A. Krawędź, bok tego większego kwadratu wynosi 6A. To znaczy, że jego pole będzie wynosiło 6a do potęgi drugiej. Od razu 36a kwadrat. Pole mniejszego, jego krawędź, jego bok to 4a. Więc 4a będę podnosiła do drugiej potęgi. 4 razy 4, 16a kwadrat. No dobrze, czyli obliczyłam pole dużego i pole małego. I teraz, ile razy pole większego jest większe od pola mniejszego? Musimy to porównać. Jak obliczamy, ile razy coś jest od czegoś większe? Dzielimy. Będziemy pole pierwsze, czyli pole większego, dzielić przez pole drugiego. No dobra, no to działamy. 36a kwadrat dzielimy przez 16a kwadrat. Dobra, no to na początku, co nam się rzuca w oczy? No, możemy coś sobie skrócić, tak? Bo tu mamy mnożenie i tu mamy mnożenie w liczniku, w mianowniku. To znaczy, że można skracać. Proponuję skrócić przez 4. Jedną i drugą liczbę damy radę skrócić przez 4. Tu nam zostanie 4. Tu nam zostanie 9. Czyli otrzymaliśmy 9a kwadrat i podzielić przez 4a kwadrat. No, ale przecież na górze jest a kwadrat i na dole jest a kwadrat. To a kwadrat podzielić na a kwadrat, tak jak 5 podzielić na 5, zostaje nam 1. Czyli my to nasze liczby a kwadrat też możemy ze sobą skrócić. Czyli tak naprawdę zostało nam z tego dzielenia 9 podzielić na 4. A 9 podzielić na 4 to 2 i 1 czwarta. To znaczy, że pole większego kwadratu jest 2 i 1 czwarta raza większe niż pole mniejszego kwadratu. Tak możemy jeszcze na przykład zapisać za pomocą ułamka dziesiętnego. I rozwiązany przykład. Podpunkt B.
Podobnie. Obliczamy pole dużego kwadratu o boku 4 trzecie b. Czyli 4 trzecie b musimy podnieść do potęgi drugiej. To znaczy, że i 4 trzecie podnosimy do potęgi drugiej i b. 4 do potęgi drugiej 16, 3 do potęgi drugiej 9 i jeszcze b kwadrat. I następnie pole małego kwadratu o boku długości b. No to od razu łatwiutko, b kwadrat. I teraz porównywanie. Wiemy, że tak naprawdę musimy porównać tylko liczby, bo nasze b kwadrat się skracają. To znaczy, że 16 dziewiątych będziemy dzielić przez ile? Przez 1. Czyli tak naprawdę po prostu wynik to 16 dziewiątych. A 16 dziewiątych wyciągamy całości, jest to 1 i 7 dziewiątych. To znaczy, że duży kwadrat jest 1 i 7 dziewiątych raza większy od małego. A teraz ostatni przykład, podpunkt C. Pole dużego kwadratu 2 i 4 dziesiąte C do potęgi drugiej. No to musimy 2 i 4 dziesiąte pomnożyć razy 2 i 4 dziesiąte. Wynik to 5,76 i oczywiście C kwadrat. I mały kwadrat 1,6 C do potęgi drugiej. 1,6 to jest 2,56 podniesione do kwadratu i jeszcze C. To jest nasze drugie pole. I ostatni element, czyli wystarczy, że te nasze liczby podzielimy przez siebie. Będziemy mieli ten stosunek. Jest to 2,25, czyli 2,25 razy jest większy kwadrat od mniejszego. I ostatnie zadanie w tym filmiku, to zadanie szóste ze strony 232. Mamy obliczyć sprytnie. Pod spodem w zadaniu mamy taką nawet wskazówkę. Zobaczcie. Mamy 4 do potęgi piątej razy 5 do potęgi szóstej. Nie mamy takich samych wykładników, tak? Czyli mamy coś w ogóle innego niż do tej pory mieliśmy w tym temacie. Musimy mieć te same wykładniki potęgi, żeby móc użyć naszych wzorów. Ale przecież, jeżeli ja zapiszę to w ten sposób, że to jest 4 do piątej razy 5 do piątej razy 5. My pamiętamy z wcześniejszych lekcji, że 5 do piątej razy 5, czyli tak naprawdę 5 do pierwszej, jeżeli mamy te same podstawy, to wykładniki się dodają, czyli mamy 5 do szóstej. Ja moje 5 do szóstej rozbiłam na taki iloczyn. I teraz już mogę sobie z tym poradzić. Mogę 4 do piątej pomnożyć razy 5 do piątej, czyli mogę po prostu ze sobą te podstawy w ten sposób pomnożyć. I jeszcze pamiętam, żeby dopisać tą piątkę na końcu. To znaczy, że mamy 20 do piątej razy 5. 20 do piątej, no na pewno będzie to jakiś duży wynik. Skupmy się może najpierw na 2 do piątej. 2 do piątej to 32. Czyli 20 do piątej możemy sobie pomóc w ten sposób rozwiązując, że to jest 32 i jeszcze 10 do piątej, tak? Bo tutaj mam 2 do piątej i jeszcze 10 do piątej, czyli 5,0. No dobra, nie zapominam o tej piątce, że jeszcze muszę pomnożyć razy 5. 32 razy 5 to 160. I moje 5,0. I mam wynik. Mój wynik to 16 milionów. To idziemy dalej. Przejdźmy do podpunktu B. Może ja go zapiszę tutaj. 3 piąte do potęgi piątej razy 5 trzecich do potęgi szóstej. Znowu robię ten sam manewr. To znaczy, że 3 piąte
Zostaje. Ale już 5 trzecich rozbijam. Że to jest 5 trzecich do 5 razy jeszcze 5 trzecich. Żeby mi razem tworzyło do 6. Ok, czyli mogę już tutaj to ze sobą połączyć. Mam 3 piąte. Oj, razy 5 trzecich do potęgi 5 i jeszcze razy 5 trzecich. No dobra. No to działam dalej. Piątki mogę sobie skrócić, trójki też. Zostaje mi 1 do potęgi 5. To znaczy, że mam 1 razy 5 trzecich. 1 razy 5 trzecich to 5 trzecich. Wyciągam całości, jest to 1 i 2 trzecie. Mam wynik podpunktu B. A teraz podpunkt C. Uwaga, mamy dzielenie. Czyli 4 dziewiąte do potęgi 7 będziemy dzielić przez 2 do potęgi 9, 2 dziewiąte do potęgi 8. Czyli znowu tutaj musimy sobie rozdzielić, że to jest 2 dziewiąte do potęgi 7. Ale uwaga, czy to teraz będzie razy 2 dziewiąte? No nie, ja chcę podzielić dokładnie przez 2 dziewiąte do potęgi 8. To znaczy, że jak ja podzielę 4 dziewiąte do potęgi 7 przez 2 dziewiąte do potęgi 7, to jeszcze na koniec będę musiała podzielić przez 2 dziewiąte dodatkowo, żeby wynik był dobry. Nie mogę dzielić przez inną liczbę niż w naszym przykładzie. Musi być przez tyle samo podzielona. No dobrze, to zaczynamy. 4 dziewiąte podzielić na 2 dziewiąte. Tu mamy ten sam wykładnik i jeszcze pamiętamy o tym, że na końcu musimy podzielić przez 2 dziewiąte. Zamieniam dzielenie na mnożenie. I dzielę. Mogę tutaj sobie skrócić. Zostaje mi 2 pierwsze, czyli 2 do potęgi 7 mi zostaje i to jeszcze będę dzieliła przez 2 dziewiąte. 2 do potęgi 7 to jest 128. To jest 64 razy 2. I teraz nie będę dzieliła, tylko zamieniam na mnożenie razy 9 drugich. No i szukam wyniku. 128 jest liczbą parzystą, to znaczy, że na 2 na pewno damy radę podzielić. Więc tu będzie 1, a tu będzie 64. Czyli wynik nasz to jest 64 razy 9. A jeśli to obliczymy, to wyjdzie nam 576. I to jest nasza odpowiedź do podpunktu C. Kolejny podpunkt D. Tutaj się zmieścimy. Podobny przykład, tylko teraz mamy jeszcze liczby mieszane, więc musimy na początku zamienić te liczby mieszane na ułamek niewłaściwy. No od razu to zrobię. Jest to 13 dziewiątych do potęgi 5 podzielić na 13 trzecich do potęgi 4. No cóż, tutaj mamy większy wykładnik, to znaczy, że możemy sobie zamieniać. Będzie to 13 dziewiątych do potęgi 4. Tutaj mamy zamienić tą liczbę, która jest dzielona. To znaczy, że my musimy ją, jeżeli ją zamieniamy do potęgi czwartej, to musimy jeszcze pomnożyć razy 13 dziewiątych. Tak? Nie podzielić. Dzieliliśmy tutaj, ponieważ tą liczbę zamienialiśmy. Teraz, tak jak do tej pory wcześniej robiliśmy. I dzielę jeszcze przez 13 trzecich do potęgi czwartej. No dobrze, to znaczy, że mogę sobie teraz zamieniać nasze 13 dziewiątych i 13 trzecich do potęgi czwartej i na końcu wynik muszę jeszcze pomnożyć przez te 13 dziewiątych. No dobra, tutaj zamieniam na mnożenie ok. Elegancko nam się te trzynastki skracają, trójki też. Zostaje jedna trzecia. Jedna trzecia do potęgi czwartej. Zapiszę, że to jest jedna trzecia
do potęgi czwartej i oczywiście jeszcze razy 13 dziewiątych. 1 trzecia do potęgi czwartej. Licznik i mianownik potęguje. Czyli jest to 1/81. Razy 13 dziewiątych. Licznik wiadomo 13. No i teraz musimy się zastanowić, co jest w mianowniku. Musimy obliczyć. 81 razy 9 to 729. I to jest nasz wynik podpunktu D. A na koniec jeszcze zadania do samodzielnego rozwiązania. Zadanie pierwsze, drugie oraz dokończyć trzecie z podręcznika. I jeszcze sprawdź, czy umiesz na końcu tego tematu. Oraz strona 54 w ćwiczeniach. Dziękuję.